Jesteśmy po wiązaniu kleju, w tym wypadku to było 24 godziny. Pamiętajcie o tym, że w zależności od tego, jak materiał wchłania i później się ten odparowywuje przy U800, taki efekt może być dopiero po nie 24, a nawet 48 godzinach, chociaż w większości przypadków jest to 24 godziny. No i zaczniemy od kleju samego tego U800 po kolei z kolejnymi materiałami. Tutaj mamy piankę bez żadnego podkładu i próbujemy. Czyli pianka z pianką. Tutaj tak jak widzicie ta próba. No. Nie ma problemu. Teraz guma. Zobacz. No, wyrywamy też piankę. Pamiętajcie tutaj ten efekt. Tu jest jeszcze bez podkładu tego do gumy, który obecnie testujemy, a jak wyjdzie film, to on już będzie wprowadzony. I zobaczcie, plusem jest tego to, że sam klej jest, nadal zostaje elastyczny, tak? Czyli jeżeli będziemy mieli jakąś tam zagięcia, czy nawet jakąś tam pracę, to nawet przy takiej gumie, zobaczcie, ona się ładnie rozciąga, to nie ma problemu z tym, że klej jest sztywny. No to tutaj rozerwiemy do końca. Dobra. Ok, teraz ten filc sprasowany. Nie. Dobra. Czyli całkowicie tu mam nawet kawałkami się i podrywało. Się cała rozwarstwia. Dobra. I teraz pianka polietylenowa. Zobaczcie, zostaje po jednej i po drugiej stronie. Tutaj kwestia tego, że przy U800 zalecanym jest dociśnięcie albo później wałkiem. Bo ja tutaj dociskałem na takiej zasadzie, tak jak widzieliście. Nie jest to do końca prawidłowe. Na wstępne testy oczywiście to wystarcza. Normalnie można to wrzucić na chwilę pod prasę nawet. Albo dobry docisk, przejechanie rolką dociskową, takie jak u nas kupicie, czy takim z rączką. Chodzi o to, żeby docisnąć po całości. Zobaczcie, nawet pianka polietylenowa, ona też jest styczna z tym, że ona tu już nie wraca, bo to już jest zniszczenie materiału, ale nie ma problemu z tym, że nawet sama klei bez żadnego problemu. Dobra, znaczy sam klej. Ok, i teraz ten rzep. No to też nie ma problemu. Wyrwana pianka. Ok, i to samo, żeby od razu zobaczyć, to mamy tutaj, tak, tu, dobra. Te materiały od razu z podkładem. Podkład był tylko na te materiały, które tutaj mamy, czyli na piankę PE był podkład 823, na gumę ten podkład do gumy i tutaj podkład 823. No to dobra. Nie, zobaczcie, tutaj jednak w tym wypadku przy tej piance lepszy efekt, mimo że gdzieś tam kawałki wyrywania pianki są, jednak lepszym efektem jest nie nakładanie tego podkładu 823. Dobra, czyli U800 plus pianka polietylenowa, zostajemy przy samym kleju. Dobra. Nawet minimalnie mniej, mimo że był podkład, minimalnie mniej. No. Przy takich gumach, akurat przy tej gumie, bo tutaj mamy zwykłą SBS, jak dobrze pamiętam, zobaczcie, sama guma lepiej nawet też bez podkładu tego do gumy. Fakt, że ten podkład do gumy jest akurat do innych klei przeznaczony, ale sobie testujemy, tak żebyście widzieli. No i teraz tutaj nie. Całkowicie odpada, 823 posmarowane, w ogóle, znaczy wyrywa, ale nie jest to ten efekt, który był.
I tak dla tych tak bardziej zorientowanych osób, ja tu powiem, znaczy takich wyników się spodziewałem z tego względu, że podkład 823 jest typowo do polietylenu. Jeżeli dodacie na inny materiał niż jest podkład, w tym wypadku tutaj to jest jakiś podkład poliamidowy, jak dobrze przy tym materiale, on ma odwrotny skutek. Także nie jest, pamiętajcie, że dany podkład musi być zastosowany do danego materiału oraz przy danym kleju. Przy klejach takich rozpuszczalnikowych, w sensie kontaktowych, jak U800, w większości przypadków podkład na takich materiałach, zwłaszcza elastycznych, czyli pianka, jakaś tam guma, da odwrotny efekt niż powinien. Okej. Dobra. No i mamy jeszcze jeden przykład. No to mamy piankę z tą malowaną proszkowo. No to tak jak widzicie, klejenie pianki do takiego malowanego proszkowo. Tu jest akurat taka blacha, jest efekt. Jedynie co, to przy niektórych proszkach, czy powierzchniach metalowych może być potrzeba zastosowania podkładu P200, ale to tylko i wyłącznie na ten metal. I to jest kwestia testów kolejnych, jeżeli będzie takie klejenie. Wtedy robimy test z P200 i bez, żeby zobaczyć, co daje sam podkład. Akurat P200 jest podkładem, który jest to typowo podkład, nie jest to primer. To są dwie różne rzeczy. Tutaj mamy ATK812, czyli jedziemy najpierw bez podkładu filc. No tutaj widzicie, tam gdzie jest klej, nie ma problemu z trzymaniem. Tutaj no tuba, tak jak widzicie, w ogóle poderwania tego, no to nie ma sensu, bo to i tak jest sklejone. Najważniejsze dwie rzeczy przy 812 to jest to, że jest elastyczna, bo klej się zachowuje jak guma. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co jest najważniejsza przy tych wszystkich klejeniach tego typu pianek. Ten klej jako naprawdę nieliczny, czyli 1%, a nawet nie klei, który kleimy piankę, nie jest reaktywny, nie jest reakcyjny, nie jest szkodliwy w ogóle i wytrzymuje wodę. Wytrzymuje wodę i wilgoć, ciągłe zanurzenie we wodzie i wilgoci. To jest najważniejsze. Większość klei, czyli 99,9% klei reakcyjnych, które są na zasadzie przesmarowania, poczekania, że odparuje, nie wytrzymują ciągłego zanurzenia we wodzie, a o wilgoci nawet nie wspominając. Ok, no to teraz jedziemy guma. No tutaj też nie ma żadnego problemu. Próba oderwania i poderwania. Klej zostaje na powierzchni. Dobra. Ok. Pianka polietylenowa. Bardzo słabo. Znaczy w zasadzie to tyle, co na gąbce zostało. Tutaj na zasadzie ścinania ok, ale na rozrywanie to nie. Prawdopodobnie do dalszych testów użyjemy też tego kleju, ale w tym wypadku będzie trzeba przeszlifować tą powierzchnię lub po prostu zostajemy przy U800, tak jak widzieliście na poprzedniej części filmu, który to kleił bez żadnego problemu. Dobra, i teraz już tutaj bez problemu. No i jak najbardziej nie ma problemu. Jedyne rozerwanie to jest wyrywanie tak szczątkowo. Super. Ok, czyli do takich tych rzepów, które mają przeważnie podkład poliamidowy, czasami jest jeszcze PVC, ale też występują z polipropylenu, także na to musicie uważać. Przy polipropylenie wtedy używamy, może być potrzebne użycie 822. Dobra, ok, pianka.
jest jakiekolwiek łapanie lepsze niż poprzednio, jednak to nadal nie jest to. My powtórzymy testy z podkładem jeszcze 822 oraz z lekkim przeszlifowaniem tej powierzchni, chociaż nie jest to na daną chwilę zalecany. Lepszy jednak zostajemy przy U800. Dobra, no i teraz tutaj nie. To co akurat się spodziewaliśmy, taśma, ten podkład poliamidowy. Zobaczcie to co mówiłem już w poprzednim filmie, źle zastosowany podkład, czyli w tym wypadku 823, który jest do polietlenu, nie daje tego rezultatu, a wręcz przeciwny, czyli gorzej trzyma niż sam. I przejdziemy jeszcze do dwóch materiałów, czyli klejenie filcu i pianki do tej farby malowanej proszkowo. To jedziemy najpierw gąbkę. No tutaj na to jest. No to są słabe materiały. Dobra. No i teraz sam materiał się wyrywa, no i nie ma problemu, filc i kolejna powierzchnia, także tutaj bez żadnego problemu to sklejone. Sam filc, mimo on jest dosyć, on sam w sobie jest dosyć mocny, ale widzę szczątkowo, jak widzicie, no tutaj się po prostu wyrywa. I trzecia część filmu, czyli mamy PU Clear. Tutaj plusem oczywiście tego kleju, no to oczywiście przeźroczystość. No i jedziemy po kolei. Tak jak widzicie, dobre klejenie to jest tylko do tego rzepa. Cała reszta w ogóle, o ile do pianki, ok, nie ma problemu. Wyrwanie, klej zostaje. O tyle pianka polietylenowa, filc i guma całkowicie odpadają przy PU Clearze. Zobaczymy jeszcze, jak ma to być na primerze. Tutaj tylko dodatkowo to zrobiliśmy, bo PU Clear i tak nie jest zalecany do tych materiałów. Ok, no to mamy tutaj guma z podkładem. No to zobaczcie, jaki efekt. Dopiero jakiekolwiek trzymanie. Jakiekolwiek trzymanie jest na podkładzie. Tutaj był ten podkład do gumy. Tu mamy, zobaczcie, podkład 823 i z pianką. Zobaczcie, że jak trzyma. Normalnie tak już jest uszkodzenie materiału, ale zostaje klej. I tu jest rzeczywiście, podkłady są prawidłowo użyte, ze względu na to, że one, te dwa podkłady, znaczy podkład do gumy właśnie jest do poliuretanu niereakcyjnych klei i ten do polietylenu, także bardzo dobrze trzyma. No i no tutaj jest ten sam efekt. Super. Czyli tak jak widzicie, PU Clear, nie ma problemu, klejenie pianki, gumy i pianki tej polietylenowej. Muszą zostać użyte podkłady, bo bez podkładów, no to efekt widzieliście.